Dzień dobry. Dzisiaj postaram się omówić, jak skutecznie prezentować te nasze wydruki 3D, które tworzymy i modele, żeby no, przynosiły nam jak największej satysfakcji, no i oczywiście też jakieś tam korzyści. Dobrze, zacznę od zaplanowania miejsca, na co zwrócić tak troszkę uwagę przy tworzeniu modeli, jakie elementy poprawić po wydruku 3D, jak zastosować elektronikę, żeby ta makieta czy ten model był no, atrakcyjny, jak wykorzystać do tego te same modele właśnie do animacji rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, jak prezentować w ogóle projekt, no jak oczywiście w mediach, to jest sprawa, o tym nie wolno zapomnieć, bo to jest bardzo istotne. Samo przemieszczanie modeli to też jest dosyć ciekawa sprawa. No i oczywiście promocja jakby w regionie, tak? Czyli to, co chcemy uzyskać. Dobrze, zacznijmy od zaplanowania miejsca, jest to bardzo ważne, dlatego żeby to postawić w jakimś takim miejscu, gdzie no, dużo ludzi będzie to oglądać. Jeżeli to postawimy gdzieś w szkole, w jakimś zakamarku, to mogą to małe ilości osób oglądać, a jeżeli postawimy w jakichś takich miejscach, to zdecydowanie będzie o wiele lepsze. No i na przykład mieliśmy taką makietkę, największą z tych, których zrobiliśmy, no i przez pewien czas nie mieliśmy jej właśnie możliwości postawienia, co się nawet okazało fajne, bo żeśmy ją przemieszczali w różne miejsca i znalazło się takie fajne miejsce właśnie u góry w Bazylice, gdzie bardzo dużo ludzi tam zwiedza, ogląda to, a miejsce wręcz idealne na to, żeby ją tam umieścić. Samo projektowanie modeli robimy zawsze za pomocą darmowych programów. Tu jest no, tak, żeby uczniowie mogli z tego korzystać. Pierwsza sprawa to jest jakby pomysł, co chcemy robić. Czyli w naszym przypadku było to poszperanie po jakichś tam historycznych rzeczach, odwzorowywanie tego, co jest w historii, na przykład, tak, i tworzenie na tej podstawie. A mając drukarki 3D, no też musieliśmy troszeczkę czasami poprawić, bo XV wiek robiliśmy na podstawie właśnie tego rysunku, tego obrazu w sumie dużego. I tu tylko powiększyliśmy bazylikę, gdyż tak wychodziło z badań archeologicznych, ale potem zrobiono badania 15 lat później i się okazało, że bazylika ma dwie wieże, ale oczywiście mając drukarkę 3D, żeśmy to szybko poprawili. No oczywiście całe projektowanie, no to jest jakby osobna działka i zawsze robimy takie modele, tak? Czyli zanim chcemy to wydrukować, zdobyć fundusze, to robimy takie wizualizacje z oświetleniem odpowiednim, czy nawet jak ta makieta ma wyglądać, co przyznam się szczerze, bardzo działa na wyobraźnię i pomaga nam w zdobywaniu właśnie różnego rodzaju funduszy. I później, jeżeli już uda nam się to zrobić i tworzymy model, to właśnie tak jak tutaj dajemy konkretny wzór, czego młodzież ma się trzymać, jeśli tworzy taki model. Oczywiście do lepszej wizualizacji czasami też nakładamy tekstury, żeby to lepiej pokazać. Jeżeli już dokonamy wydruku 3D, no to też zwracamy uwagę na to, żeby nie wszędzie może dawać podpory. Że takie modele bez problemu się wydrukują bez podpór, tak? A jeżeli chcemy wydrukować coś bardzo małego, to bardzo często nie korzystamy z generatora jakichś podpór, tylko sami podpory rysujemy, czyli te konie, te dyszle, ta kareta, no jest stosunkowo niewielka. Jeżeli zastosowalibyśmy jakiś generator podpór, no to wtedy no, te dyszle na pewno by się zniszczyły, tak? A tak delikatnie można je odciąć i bardzo fajnie wychodzi. Jeżeli robiliśmy bardzo takie większe projekty, bardziej zaawansowane, to tak oznaczaliśmy kolory wydruku, czyli że koła były drukowane jakby osobno, osłony osobno, ktoś tam projektował siedzenie osobno i tak dalej. Podobnie jak drukujemy właśnie ściany. Robimy to w taki sposób, że robimy je bardzo cienkie, ale dajemy lepsze, mocniejsze wypełnienie. Raz, żeby te obiekty były, chociażby tutaj w tych oknach, te ramy były no, trwalsze, a dwa, no, zdarza się czasami, gdzieś tam uczniowie to potem malują, gdzieś tam ktoś stuknie. No więc, żeby to się nie zniszczyło, to robimy coś takiego.
Oczywiście no, pewne modele, których nie da się zrobić, a które robiliśmy dla pewnego stowarzyszenia, modele takie wojskowe, no to tu już musieliśmy no, te podpory jednak potem usuwać ręcznie. Na przykład ta replika broni przedwojennej była robiona właśnie bez podpór, bez podpór sama się ładnie tutaj dało to radę wydrukować. A tu, gdzie nie trzeba było takiej precyzji, tak na przedstawienie teatralne, to już troszeczkę to no, było drukowane też w jakichś tam częściach. Teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że zdarza się, że no, dysza się zapcha i tak dalej, to te modele i tak potem w jakiś sposób pokrywamy. Tu akurat widać po prawej stronie dwa modele, gdzie no, dysze się nam zapychały po prostu. I wtedy ta górna część tych domków była źle wydrukowana. No, to oczywiście nie drukowaliśmy całości, tylko dodrukowaliśmy samą górę, czyli w programie Blender odcięliśmy model i żeśmy go wydrukowali. Tu już widać sklejony model podkładem samochodowym, pokryte, tak, i przygotowane do druku. Czyli tak jak tutaj z tymi dinozaurami, drukujemy, nakładamy podkład i potem farbę właściwą, tak, to wtedy, czy lakier, czy co tam chcemy uzyskać. Oczywiście, no, te prace wymagają takiej precyzji, tak, i to są też prace takie plastyczne, gdzie no, spora część młodzieży, praktycznie chyba największa część młodzieży przy tym pracuje, ale efekty naprawdę są bardzo fajne i też mamy taką specjalną pracownię właśnie, że jak robimy projekty, no to też pracujemy w tej pracowni, jak widać farbkami akrylowymi to wszystko tam jest malowane. I oczywiście trzymamy się pewnych zasad, które chcemy uzyskać. Do symulacji wody na przykład żeśmy używali żywicy epoksydowej. Widać, efekt jest fajny, ale no tu trzeba zwrócić uwagę na to, że tą żywicę, jak się doda utwardzacz, trzeba zrobić no, mniej więcej około 20 minut rozłożyć, tak? Więc tu zawsze byśmy prosili też o pomoc osoby, które już to robiły nieraz. Jak widać, no, trzeba to było robić w maskach, żeby te opary gdzieś tam nie leciały. To na to też trzeba było zwrócić uwagę. No, często używamy do upiększania długopisów 3D, właśnie tworzenia jakichś modeli małych, czy gdzieś tam no, takiego lepszego wyglądu tych makiet. Tu też zwracamy uwagę, żeby wszyscy byli w okularach, gdyż żeby te opary nie leciały na oczy, ale na przykład takie małe detale, które ciężko gdzieś tam może wydrukować, a długopisem 3D bardzo fajnie można było zrobić. No, jeśli chodzi o elektronikę, to jest bardzo fajna sprawa i to bardzo nam też pomaga. Zaczynam od czegoś takiego. Mam taki specjalny układ zrobiony, gdzie tutaj widać po stronie prawej mam zasilacz, zamontowany czujnik ruchu, Arduino ze stabilizatorem napięcia, taką przetwornicą w sumie, który steruje tymi diodami, które są w koło. Następnie po drugiej stronie następna taka przetwornica, gdzie już widzimy wartości napięć na wejściu, wyjściu, a to dlatego, że mamy tutaj taką białą taśmę LED i w środku w bazylice też mamy LEDy te same. I teraz sterując odpowiednim napięciem widzimy, jaki efekt uzyskamy. Dodatkowo tu jeszcze mamy też taki moduł audio, gdzie w naszych makietach bardzo często tu widać głośnik na zewnątrz wyciągnięty, gdzie widzimy no, jak to fajnie działa, jak to przyciąga ludzi, kiedy jest jakiś dźwięk. I w kilku naszych makietach mamy właśnie jakieś tam ptaki, mewy, szum morza, jakieś trawy, ćwierkanie ptaszków, czy jakieś tam przyrynku, jeżdżenie samochodów przedwojennych, klaksony i tak dalej. To się bardzo sprawdza, więc to często gdzieś tam stosujemy, jeśli chodzi o te nasze projekty. No i ta elektronika właśnie poprzez te wszystkie efekty świetne dobrze działa. Jeżeli chcemy uzyskać fajny efekt oświetlenia okien, to robimy właśnie coś takiego, czyli takie podwyższenia. Te diody dajemy trochę wyżej, żeby było je dobrze widać i żeby ten efekt świecenia w tych oknach był fajny. No oczywiście, jeżeli tej elektroniki jest więcej i nie da się jej ukryć gdzieś tam w tych domkach czy na makiecie, to stosujemy podwójne dno. Czyli tak jak tutaj na pierwszy jest makieta, a pod spodem jest cała elektronika zgrupowana, żeby ten efekt właśnie, żeby przy przesuwaniu, przemieszczaniu makiety, o czym jeszcze powiem, nie uszkodzić tego. No oczywiście zawsze to musimy dobrze zaplanować. No, uczniowie, którzy tam pracują, czasami jest ich sporo, więc musimy mieć
Też jasno określony plan i tak jak tu widzimy, dokładnie jest oznaczone przy każdych tych kostkach, co gdzie jest zapisane, czyli jaki układ trzeba podłączyć. Podobnie jest na kablach. I wtedy, jak coś podłączamy, to wtedy wiemy, jaki kolor oświetlenia chcemy uzyskać w danym miejscu, co chcemy zrobić. Te same modele, które już stworzymy, można, i to też się bardzo przydaje, zaprezentować właśnie za pomocą czy animacji, czy rozszerzonej, czy wirtualnej rzeczywistości. I tak szczerze mówiąc, chyba te animacje najbardziej się przyczyniły do tego, że te projekty zaczęły nam wychodzić, że zdobywaliśmy na nie pieniądze, bo kiedy zaprezentowaliśmy właśnie taką animację, którą chcieliśmy, co chcieliśmy zrobić, tak? Czy chociażby o tak tutaj filmy prezentujące porównanie dzisiejszego z XV-wiecznym Kołobrzegiem, to w tym momencie wiele osób zaczynało akceptować to, co robimy i pomagać nam w realizacji. Oczywiście no, są to rzeczy takie, które no, dzisiaj jakby obiekty czy elementy, które już nie istnieją czasami, ale to wtedy właśnie za pomocą właśnie takich filmików jesteśmy w stanie pokazać. I tak jak kiedyś mówiłem, zrobienie takiej animacji bardzo nam ułatwia wydruk 3D, gdyż możemy poczekać, aż ta animacja się zatrzyma i drukujemy jedną klatkę filmu właśnie tak stworzonej bazyliki na przykład, tak, gdzie nie musimy tego robić ręcznie. Oczywiście sprawdzamy to w dwóch systemach, czyli takich no, pojedynczej osoby i klas VR, gdzie może to oglądać więcej i więcej osób. I też tworzymy tego typu animacje, które można gdzieś tam sobie zobaczyć. No, takie animacje również uczniowie, to jest takie ćwiczenie z lekcji, trochę już trudniejsze, gdzie te czerwone koła na końcu są jakby silnikiem, motorem całego czołgu. Ale pokazywanie tego typu animacji naprawdę bardzo pomaga, jeśli chodzi o później chociażby modele, które byśmy takiego czołgu wydrukowali. I tak żeśmy robili, tak? No, ten XIX wiek przenieśliśmy w całości właśnie do wirtualnej rzeczywistości, gdzie można było sobie po tych fortyfikacjach czy oglądać nazwy, jak to wygląda, a tu do okularów klas VR te nasze pojedyncze modele tworzyliśmy też właśnie w programie Blender. I można było je właśnie bez problemu oglądać, a nawet tworzyć sceny, czyli przemieszczać się za pomocą tego joysticka. Czyli podsumowując, ten krótki element wygląda to tak, że możemy właśnie stworzyć również animacje. I to wykorzystaliśmy, bardzo przydało nam się w ostatnim projekcie nietypowym trochę tej makietki, gdzie właśnie mieliśmy makietę wydrukowaną, mieliśmy animację, którą prezentowaliśmy jako film. A też tu moja pani dyrektor ogląda dokładnie ten sam model za pomocą okularów klas VR. I to się bardzo fajnie przydaje, bo ten model można wziąć w okulary i samymi okularami pojechać do kogoś, zaprezentować, co chcemy zrobić, i wtedy można no, przystąpić jakby do realizacji innych elementów. To jest naprawdę bardzo fajnie. Samo projektowanie robimy to zawsze w taki sposób, że stoi to prezentowane przed sekretariatem szkoły. Czyli zawsze, za każdym razem, te wszystkie nasze modele, nawet jak widać, są w trakcie robienia, one są tam odpowiednio zabezpieczone i one cały czas gdzieś tam stoją przed sekretariatem. My je staramy się pokazywać. Oczywiście potem przychodzi do nas sporo różnych dzieci, ogląda to, taka gablota tam stoi. Tworzymy banery, też zawsze przy tych projektach gdzieś tam one funkcjonują, widnieją. Jakieś takie ścianki, żeby to się kojarzyło ludziom, chociażby tutaj w Bazylice na samej górze, tak, jest też baner na szczycie tutaj z młodzieżą, jak gdzieś po konferencjach jeżdżę, to zawsze, żeby było widać, jak to wygląda, czy chociażby tutaj z młodzieżą z Berlina. Także zawsze gdzieś to staramy się w taki sposób pokazywać, czy robimy jakąś większą galę, czy mniejszą, jak tutaj chociażby do. To zawsze staramy się, żeby ta informacja o ludziach, chociażby tu widać, tam są tabliczki wypalone laserem, wiszą, kto te makiety robił, kto robił grafikę, kto robił prace plastyczne, więc to zawsze. I czasami też stosujemy wideomapping, który podpatrzyliśmy też w muzeach. Świetnie to wygląda, stosowanie wideomappingu, czyli oświetlanie odpowiednio projektorem modeli 3D. Bardzo fajna sprawa i to też polecam. No i oczywiście odpowiednio potem to jakoś zmontowanie. Współpracujemy z dwoma
uczelniami wyższymi, z Politechniką Koszalińską i z Akademią Pomorską w Słupsku, co też nam daje bardzo fajne elementy związane z promocją i prezentowaniem tych projektów. Ale to nie jest też tak, że jakby tylko oni nam pomagają, my im również w wielu rzeczach. I chociażby to jest jeden z ostatnich naszych projektów, gdzie wydrukowaliśmy takie elementy do biosyntezy białka. No i tam się na Politechnice Koszalińskiej bardzo im się to spodobało, właśnie ten zestaw do tych klocków, no, który u nas w szkole jest bardzo popularny, muszę przyznać. No oczywiście informacje w mediach, tu trzeba też o tym jeszcze pilnować, sprawdzać. No my to jak widzicie robimy głównie Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, staramy się to w naszym rejonie prezentować. Oczywiście zapraszamy też przedstawicieli tych, z którymi współpracujemy gdzieś tam, tak? Czy chociażby naszych uczniów, którzy też, żeby prezentowali to, co po prostu robią, tak? To też przyciąga i ich rodziców i tak dalej. Samo przemieszczanie modeli. Na początku nie planowaliśmy tego. Chcieliśmy, żeby modele stały w jednym miejscu, ale życie pokazało, że nie zawsze tak mogliśmy szybko je przesunąć czy przenieść, gdzie były potrzebne. I to się okazało bardzo fajne, bo no pierwsze moje stanowisko do przemieszczania wyglądało no, niestety nieciekawie. To akurat to z Kielc, gdzie prezentowałem, tu gdzieś w Ustroniu na południu Polski. Ale oczywiście wszystkie modele, które potem już tworzyliśmy, staraliśmy się robić w taki sposób, żeby no, była możliwość ich przemieszczania. Może nie konkretnie taka dobra, ale chociażby ten Henryk Sienkiewicz, którym już zacząłem tam wszędzie jeździć, jak widać na studniówkach, on też robi furorę. Ma przyczepianą jedną rękę na magnes, na magnesy neodymowe, właśnie po to, żeby go łatwo było przebierać. I tak jak widać, te makiety też żeśmy pakowali tutaj we wrześniu na konferencji. Ta makietka tutaj w Poznaniu, tutaj chyba też we wrześniu. Ta makieta w Berlinie, w ratuszu. No i teraz chociażby najbliższe przykłady. 23 marca ratusze kołobrzeskie zostaną przeniesione na Wydział Elektroniki i Informatyki na Politechnikę Koszalińską. 13 maja Budzistowo poleci właśnie do nowego centrum handlowego wybudowane w Budzistowie pod Kołobrzegiem. I 25, czyli tydzień później, 23 maja w Kołobrzegu jest Targ Solny. Taka impreza, no bardzo fajna. I ta nasza makieta, którą tu właśnie żeśmy zrobili, ten ratusz, rynek Kołobrzegu, to też będzie tam prezentowana. Oczywiście robiliśmy już ją w taki sposób, żeby można było przemieszczać. Tak samo tu Budzistowo jest już tak poprawione. Elementy robimy tak, żeby łatwo można było to skręcić, rozkręcić, gdzieś tam ustawić. To mniej więcej sami żeśmy już zaczęli robić te wszystkie elementy. I oczywiście też musimy liczyć się z tym, że takie makiety po pewnym czasie trzeba poprawiać. Tu mamy jedną makietę do naprawy, która już stoi ponad 6 lat w muzeum. To jest ta nasza jedna z pierwszych, 15 wiek. No i tam te klawisze wszystkie, no to już elektronika jest do poprawki, więc też będziemy się musieli za nią wziąć. A tą właśnie nietypową makietę dla tych sióstr robiliśmy w taki sposób, żeby ona była typowo do przemieszczania. Czyli gabarytowe, dodatkowe nóżki żeśmy tam porobili. To jest tylko tam odpowiednio skręcane, zabezpieczone właśnie tak, żeby to było łatwo przemieszczać gdzieś tam. No i oczywiście sama promocja w regionie nie tylko się ogranicza do modeli takich projektowych, ale różnego innych takich elementów, jakichś tarcz szkolnych, jakichś takich projektów medycznych czy prototypów, które gdzieś tam żeśmy robili, różnego rodzaju statuetek, to też za każdym razem gdzieś się tam promujemy, czy w mediach pokazujemy, jak to wygląda na różnych takich wystawach wspólnych, gdzieś tam wystąpieniach i tak dalej. O, chociażby jakieś dekoracje na ściany żeśmy robili na orkiestrę świąteczną, to też takich, czy no tego naprawdę jest sporo, tak? Takich plansze gdzieś tam robimy, to też je prezentujemy i zapraszamy bardzo dużo i bardzo często, tak? Wiele osób i szkół, które przychodzą do nas, oglądają, co robimy, pokazujemy te modele, jak to wygląda, jak się to drukuje wszystko, tak? Gdzieś tam właśnie, żeby zobaczyli te wszystkie całe procesy i przychodzą nawet, jak widać, w trakcie, kiedy jest to robione, tak? Więc też żeśmy tam to tak prowadzimy, a bardzo często już te nasze panie nauczycielki z Kołobrzegu na tyle fajnie się przygotowują, że przychodząc do nas już wiedzą, co chcą robić, praktycznie bardzo często one same prowadzą z nimi zajęcia właśnie z naszymi makietami, które gdzieś tam prezentujemy. Oczywiście to nie tylko jest taka forma, bo ostatni teraz projekt, który robimy,
też prezentowanie tych naszych modeli 3D, których jeszcze nie mamy wydrukowanych, ale to są już takie troszeczkę bardziej, jak widać, zawiłe modele. I my je będziemy nakładali, zanim zaczniemy cokolwiek robić, drukować, to właśnie przygotowujemy taką jakby pokazówkę, prezentację, gdzie na dzisiejszy kołobrzeg będzie można podejść do takiego wielkiego baneru. Ten baner będzie miał 6 na 3 metry i kod QR zeskanować i zobaczyć, co te zdjęcie prezentuje z danego miejsca. No i oczywiście to będzie nagrane dzisiejszy kołobrzeg dronem i na to będą nałożone właśnie te modele 3D, które tam były wcześniej prezentowane. Także no, różnorodność jest przeogromna tego takich rzeczy i nie każdy musi robić wszystko. W tych projektach naprawdę ta młodzież, praktycznie każda, jakby każdy robi coś, co umie, co lubi. I chyba dlatego te projekty i ta prezentacja tych modeli fajnie wychodzi, bo ta młodzież też w nich bierze udział i też prezentuje te modele na różnych właśnie targach, festynach i tak dalej. Dziękuję za uwagę.